Siemano mordeczki, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Mam dzisiaj dla Was taką mega, ultra ciekawostkę. Jest to farba do opon. I słuchajcie, wiem, że to będzie teraz brzmiało jak żart, czy jak na przykład wymiana oleju w tłumiku, albo nie wiem, wyważanie tarcz hamulcowych, ale nie. Serio, jest taki produkt na rynku. Zresztą ja go Wam pokażę. Oczywiście nie ma tu żadnego producenta i tak dalej, bo to nie jest reklama, ten filmik, tylko to jest moja taka ciekawostka i w sumie to trochę negatywnie na ten temat się wypowiem, ale zaraz przejdę do rzeczy. Słuchajcie, farba do opon, jest taki produkt, można tym pomalować opony, żeby wyglądały jak nowe i za chwilę pomaluję tym opony od traktora, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało, ale powiem też o ciemnej stronie, ciemny to jest czarne, co nie? Ale powiem Wam o ciemnej stronie tego produktu i przed czym Was chciałbym przestrzec, kiedy będziecie robić jakieś motoryzacyjne zakupy, a szczególnie jeśli będziecie kupowali używane opony. Słuchajcie, mam tutaj koła od swojego traktora, jest to Volvo, które restauruję w tej chwili i słuchajcie, te koła, felgi są spoko, nawet ich nie malowałem, są bardzo ładne, opony są jeszcze w miarę, trzymają powietrze przede wszystkim, nie schodzi z nich powietrze, opony są stare, sparciałe, brzydko wyglądają, ale tak poza tym do mojego zastosowania, do starego traktora, który tak naprawdę nie będzie już pracował w polu, tylko będzie stał i jego zadaniem będzie ładnie wyglądać, czasami coś zrobić przy domu, to ja nie muszę tu kupować nowych opon. Nie przeszkadza mi to, że ta opona jest stara i sparciała. Ale co mogę zrobić? Mogę poprawić ją wizualnie, dlatego zaraz użyję farby do opon i zobaczycie, jaki będzie rezultat. Jeśli bacznie oglądaliście moje filmiki, no to widzieliście, jak składałem traktor, jak go odpalałem. Jeszcze przed rozbiórką taką do odnawiania, no to pomalowałem farbą do opon tylne koła. Niektórzy z Was pisali, o, wyplakowane opony. Nie, one nie były wyplakowane. One właśnie wyglądały jak nowe dzięki farbie do opon. Także biorę się do roboty. I zapraszam Was do oglądania, jakie będą rezultaty. Ta farba jest wodorozpuszczalna, więc na koniec po malowaniu po prostu mogę umyć pędzel w wodzie z kranu. Nie chcę mi się jakoś za specjalnie mieszać tej farby. Ona jest dosyć gęsta ogólnie. To po zaschnięciu robi się jak guma. Szczerze mówiąc, co mi przychodzi do głowy, to Plastidip, najbardziej podobna chyba substancja, ale Plastidip nie jest wodorozcieńczalny, on jest rozcieńczalny w czymś innym. Patrzcie, czarna taka maść, czarna smoła. Wleję to do brudnego takiego, brudnej zlewki. O, brzydko, żeby nie było. Proszę bardzo. Nalewam sobie trochę. Dobra, trochę więcej. No i co? Przystępuję do malowania i tyle. Zobaczymy, jak to będzie szło. Raz, dwa, trzy. Dolary. To konsystencję ma jak taki, jak kisiel. I patrzcie, zaczynamy jazdę. Od razu zalałem. To jest gęste. Zalewa, wypełnia te wszystkie pory tutaj. Postaram się tak malować, żeby nie wjechać na felgę. Aczkolwiek nawet jak wjadę, to nic się nie stanie. Farba jest bardzo wydajna. I nawet jak jest grubo położona, to wysycha, nie ma problemu. No i nie pęka przede wszystkim, jak jest grubo położona. No z minusów to co się dzieje? No oczywiście odpada, ale o minusach powiem jeszcze, bo to musi być powiedziane.
Tak powiecie, maluję na podnośniku i nie podniósł podnośnika. Dobra, już tak ustawiłem kamerę. Nie narzekajcie. Patrzcie, jak szybko mi to idzie. Praktycznie nie muszę się starać, aby uczynić ten proceder. Ona po prostu wpływa. Wpływa tutaj w te wszystkie pory, w te zakamarki. I proszę. Bok mamy pomalowany. No wiadomo, nie pomaluję wszystkiego naraz. Musi wyschnąć sobie ten bok. Ewentualnie mogę jeszcze czoło tutaj przejechać. Raczej połowę czoła. I dopiero potem, jak to wyschnie, to będę malował drugą stronę. Oczywiście nie musicie się ograniczać do jednej warstwy. Można strzelić dwie warstwy. Aczkolwiek ja nie widzę sensu, bo nie chodzi o to, żeby odbudować tę oponę, tylko po to, żeby ładniej wyglądała to wszystko. Dobra, mordeczki, teraz szybkie porównanie, zobaczcie. Robota szybka i czysta. Patrzcie, jaka jest różnica. To jest kosmos. Taka jest różnica ogromna. Szybko pomaluję to koło i jeszcze dwa słowa od ojca prowadzącego. No i zobaczcie. Już one lśnią. Lśnią jak nowe. W tej chwili są jeszcze mokre. Ale zapewniam Was, kiedy to wyschnie, one będą nadal miały taki połysk. Może nie tak intensywny jak teraz, ale będą wyglądały jak nowe. I teraz słuchajcie, bardzo ważne to, co teraz powiem, bardzo ważne ostrzeżenie. 90% opon, które są do kupienia w tej chwili na portalach aukcyjnych, gdzieś tam w internecie, są to opony potraktowane czymś takim. Czyli sprzedają Wam stare śmieci, bo to kosztuje grosze. Taka butelka to jest mega wydajne. Nie wiem, ile to kosztuje, 50 zł czy coś takiego. I ja malując pędzlem, to ja marnuję dużo tej farby, co nie? Ale oni profesjonalnie to robiąc, profesjonalnie w cudzysłowie, bo to jest handlarskie picowanie, oni to robią sprayem, znaczy pistoletem. Wtedy to jest bardzo wydajne i struktura jest lepsza. Nie widać tych takich mazów po pędzlu, nie widać tych śladów. Także przestrzegam Was, dużo używanych opon jest tym pokryte. A dlaczego przestrzegam? Ponieważ kupujecie stare, zużyte opony, to jest jedna kwestia, a druga kwestia to bezpieczeństwo. I słuchajcie, to nie jest guma, to nie jest bieżnik, który trzyma Was na drodze, to jest gówno, to jest tylko ozdoba. I pamiętajcie o tym, to bardzo ważne. Nie używajcie tej farby sami do bieżnika, nie używajcie tego do motocykli, broń Boże, do motocyklowych opon, bo możecie się zabić, możecie spowodować wypadek. Ja, jedyny sens tej farby, tego czegoś, widzę właśnie w czymś takim, na przykład, żeby w traktorze, w maszynie rolniczej, w kombajnie, w wozie. Wiadomo, że promienie słoneczne ultrafioletowe niszczą gumę, zużywają ją od samego stania na słońcu. Kiedyś wasi rodzice, może pamiętacie, przykrywali jakimiś kocami, starali się stawiać w cieniu maszyny, żeby nie były wystawione na słońce. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna opcja, żeby sobie po prostu koła zakonserwować, zrobić boki tych kół. Zresztą w rolniczym pojeździe można całe koło razem z bieżnikiem, nie ma to znaczenia. I to jest fajne zastosowanie tego produktu. Naprawdę spoko to wygląda, fajnie będzie chroniło tę oponę, ale w samochodzie, jeśli posmarujecie sobie tym bieżnik, no to masakra. No to wiadomo, że to się za chwilę wytrze, nie będzie tego na bieżniku. A jeśli ktoś kupuje takie opony, założy je sobie i nagle wyskoczy na ulicę i będzie jakiś ostry manewr, ktoś się może zabić na tym gównie. Także ten filmik to jest raz, że pokazanie Wam ciekawostki,
że takie coś jest na rynku, istnieje, bo ja też do niedawna nie wiedziałem, Maniek mi powiedział. Zaraz opowiem wam, jak to było. Czyli raz, że wam pokazuję, że jest taki produkt, a dwa, przestrzegam przed tym, jakie są konsekwencje. Więc jak będziecie kupować sobie używane opony gdzieś tam na portalu aukcyjnym, patrzcie, czy nie ma tam, wiecie, czy one przypadkiem nie są zbyt błyszczące, czy nie ma tam śladów takiej farby. Także taka przestroga dla was. W motocyklach kategorycznie odradzam. Bardzo niebezpiecznie. W motocyklu macie taką powierzchnię styku opony z nawierzchnią. Jeśli tam coś się dostaje, choćby smarz łańcucha, jeśli wam spada, macie poślizg. Także uważajcie na to. Jak to się stało, że się dowiedziałem o tych oponach? Kupowałem swojemu kumplowi, Bogumiłowi, opony używane, bo chciał jak najtańsze, więc na Allegro kupiłem mu oponki. Słuchajcie, przyszły te opony, tak, miałem je zamontować chyba wtedy na felgę czy coś i tak patrzę, kurczę, co to jest? I tak patrzę, że brud był jakby pod gumą, nie? Myślę, o co chodzi? Zacząłem zdrapywać tę gumę z tym brudem i mówię, Mariusz, co to jest? No on mówi, to jest farba do opon, farba do opon. Myślę, WTF, jaka farba do opon? I tak właśnie się dowiedziałem, zacząłem szukać, co to jest ta farba do opon. Kupiłem, przetestowałem, użyłem już na oponach od traktora i naprawdę fajnie to działa, na przykład w klasyczku, w maszynie rolniczej, gdzieś, gdzie to ma stać i wyglądać, super, rewelacja. Natomiast jeśli ma to być do pojazdu, który jeździ po drogach publicznych, kategorycznie wam odradzam. Nie, nie radzę, ponieważ ta guma, ona nie ma, znaczy guma, nie, to nawet nie jest guma, to jest jakieś takie gówno, przecież to jest wodorozcieńczalne. Uważajcie na to, żeby nie mieć jakiegoś wypadku, a jeśli ten protip wam się przyda, jeśli znajdziecie jakieś zastosowanie, tak jak wspomniałem wyżej, korzystajcie śmiało, proszę bardzo. To tyle. Dzięki za oglądanie.